Pani marszałek, panie ministrze, szanowni radni, przepraszam, posłowie, panie i panowie. Myślę, że nie przekroczę tego czasu, ale pytanie do pana ministra. Czy była potrzebna ustawa refundacyjna? Myślę, że tak, ponieważ to byliśmy jednym z ostatnich państw na świecie i w Europie, która nie miała tej ustawy, która była potrzebna właściwie pacjentom. Boję i boleję z tego powodu, że została ona przyjęta przez społeczeństwo jako konflikt Ministerstwa Zdrowia z aptekarzami, z lekarzami, a zapomnieliśmy o pacjentach. Przecież to dla nich była robiona ta właśnie ustawa i ona to wprowadza. Dostęp do dobrych leków, do nowoczesnej terapii, do najnowszych technologii. Ale myślę, że nic nie jest tutaj bez dużego jakby uszczerbku, ponieważ dowiedziałem się na przykład wczoraj na Komisji Zdrowia, że jest jednak panaceum na poprawę i zdrowia pacjentów, i ochrony zdrowia, to jest jodyna. Mój serdeczny kolega powiedział, że jest to lek, który może niszczyć i bakterie, i różnego rodzaju grzyby, również i toksyny. Myślę, że jako toksyny ten lek powinien być stosowany, ponieważ myślę, że duża część naszych kolegów jest zatruta toksynami pochodzenia, powiedziałbym, politycznego. Dlatego jodyna powinna być stosowana powszechnie i o to będę apelował. I myślę, że na liście refundowanych leków ta jodyna jest. Dziękuję bardzo.